Państwo, przyjaciele, rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej, te, które stoją obok mnie i te, które dzisiaj nie mogły tutaj być, prosiły mnie o przekazanie każdemu z Państwa z osobna i wszystkim razem jednego słowa. Prosiły, żebym powiedziała Państwu dziękuję. Właściwie mnie uprzedził i powiedział wszystko za mnie. On jest jednym z nas, więc wyrażał to wszystko, co czują pozostałe rodziny. Ja nie ośmielę się dzisiaj wymieniać Państwa z nazwiska, bo jestem pewna, że pominęłabym kogoś, a potem bardzo tego żałowała. Pozwólcie więc, kochani, że w imieniu bardzo szerokiego grona rodzin smoleńskich, z głębi serca, dziękuję dzisiaj każdemu, kto w ciągu 5 milionów lat wspierał nas, pomagał nam i otaczał nas modlitwą. Dziękujemy wszystkim rodakom w kraju i za granicą, dla których wyjaśnienie okoliczności katastrofy smoleńskiej jest naprawdę ważne. Dziękujemy duchownym wszystkich wyznań za opiekę, odprawiane nabożeństwa, za każdą wspólną modlitwę. Dziękujemy parlamentarzystom, szczególnie członkom zespołu parlamentarnego. Dziękujemy mediom, dokumentalistom, dziennikarzom, wszystkim tym, którzy uczciwie relacjonowali wydarzenia ostatnich 5 lat. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę naukowców, tych z Polski i spoza jej granic, zwłaszcza organizatorom i uczestnikom kolejnych konferencji smoleńskich, a także zespołowi ekspertów działającemu przy zespole parlamentarnym do spraw wyjaśniania okoliczności katastrofy smoleńskiej. Dziękujemy im za to, że mieli odwagę stawiać pytania i uczciwie badać dostępne dowody. Dziękujemy wszystkim, którzy na wiele sposobów, nakładem własnych starań i środków, na całym świecie upamiętniali naszych bliskich, otaczali ich życzliwą pamięcią i modlitwą. Dziękujemy naszym pełnomocnikom za ich szczególną wytrwałość i ciężką pracę, naszym przyjaciołom, najbliższym. Szczególnie dziękujemy Państwu, Wam, kochani, którzy od 5 lat co miesiąc przychodzicie modlić się i udowadniać, że o prawdę, o godność i szacunek trzeba zawsze walczyć. I to nie z nienawiści ani z żalu, ale właśnie z miłości. Z miłości do tych, którzy zginęli i z miłości do Polski. Każdemu, dla kogo nasi bliscy zmarli i my, ich rodziny, staliśmy się w jakiś sposób bliscy. Każdemu, od kogo doświadczyliśmy najmniejszego nawet dobra, raz jeszcze szczerze, prosto z serca dziękujemy. Jesteśmy waszymi dłużnikami. Będziemy wam to zawsze pamiętali. Dziękuję.